Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Zanim zaczniemy dzisiejszy temat, chciałabym poprosić o sprawdzenie i danie mi znak w komentarzach, albo no chyba w komentarzach najlepiej, czy wszystko dobrze z dźwiękiem. Nagrywam dzisiaj nowym urządzeniem. Kochanie, bardzo Ci dziękuję. Jest cudowny i wspaniały mój nowy smartfon, więc mam nadzieję, że spełni oczekiwania. Mój partner kupił mi ten telefon specjalnie, żebym mogła lepiej się z Państwem kontaktować, więc bardzo mu dziękuję. On nie wie, że mu dziękuję, ale dziękuję. Więc bardzo serdecznie Państwa proszę o informację zwrotną, czy to urządzenie spełnia nasze oczekiwania, jeśli chodzi o komunikację, czy Państwo mnie dobrze słyszą, a jak Państwo słyszycie, to ja się staram bardzo głośno już mówić. Okej, zaczynamy, więc o to poprosiłam, zaczynamy temat. Drodzy Państwo, obiecany temat dotyczący motywacji Państwa odnośnie wyjścia z bardzo toksycznego związku. Czy już Państwo wiecie, z kim macie do czynienia, czy jeszcze nie wiecie i czujecie, że coś jest nie tak, no to gdzieś tam intuicja w głowie podpowiada, że czas najwyższy ten związek skończyć. Więc dziś rozprawimy się z tematem, dlaczego nie mogę odejść. Świadomie podzieliłam ten temat na dwa bloki tematyczne. Nie idąc tropem błędnym, nagram za chwilę tą drugą część. Natomiast pierwsza część to będzie dokładnie, rozłożymy na czynniki pierwsze, tematy i takie Wasze strachy, powodów, dla których nie odchodzicie z tego związku, bo jest ich mnóstwo, całe mnóstwo. Ja też ich miałam mnóstwo, zanim nie odeszłam, i wezmę na tapetę najpierw te, które dotyczyły mnie, a później, bo one są mi bliskie sercu i jak się okazuje po rozmowach wielu moim koleżankom w cierpieniu też są bardzo pomocne, w sensie też były bardzo podobne. Potem rozłożymy też inne tematy, opiszemy je, tak żebyście, i tu jest moja prośba do Państwa, znajdźcie w tych tematach samych siebie. Znajdźcie, co Was dotyczy, co Was boli, co może Was dotyczyć, co może macie wątpliwości. Ja spróbuję to tak opisać, żebyście Państwo znaleźli w tych historiach samych siebie. Dlaczego o to proszę? Ano dlatego, że jeżeli znajdziecie je, to później będzie Państwu dużo łatwiej w części technicznej, motywacyjnej odnaleźć te punkty, nad którymi trzeba popracować, w której części motywacyjnej znajdziecie konkretne propozycje rozwiązania tego problemu, bo to, co jest najgorsze, są takie dwie bardzo ważne rzeczy w tej kwestii, dlaczego nie mogę odejść. Pierwsza to jest Wasza głowa, czyli to Was blokuje i no, nic innego nie może Was blokować. Ręce, nogi, nic Was nie blokuje. Wszystko to, co człowiek robi, co czuje, jest w jego głowie, więc blokuje Was ta głowa z jakichś powodów, czy to macie swoje jakieś traumy wewnętrzne, jakieś swoje strachy. A druga część to jest właśnie ten strach wytworzony przez narcyza, czyli to, co Wam Wasz partner, Wasza partnerka, osoba narcystyczna wpoiła do głowy, że Wy się po prostu boicie. Bo przypominam, strach, bojaźń, obawy, brak poczucia własnej wartości, to jest coś, co dostaliście w spadku od narcyza. Dzięki tym cechom, dzięki tym czynnościom, które on wykonał, czyli wywołaniu w Was strachu, wywołaniu w Was poczucia winy, obaw, nawet do tego stopnia, że próbował wytworzyć z Was zupełnie innego człowieka, to są powody, żeby mieć nad Wami przewagę, żeby mieć nad Wami kontrolę.
No bo wiecie, jak to jest. Jakby każdy przyjeżdżał na stację benzynową i stacja benzynowa robiłaby, co by chciała, no to paliwa by za chwilę zabrakło, tak? Albo stacja paliwowa by stwierdziła, że a, to ja sobie wolę zmienić nazwę z przysłowiowego Orlenu na przysłowiowy BP, dajmy, nie bądźmy monotematyczni. Więc wasz narcyz stara się was za wszelką cenę doprowadzić do płaskiej deski na podłodze wszystkimi możliwymi metodami, czyli czym? Dewaluacją waszej osoby. To już to słowo musicie znać na pamięć. Właśnie tym was trzyma w szachu. No bo tylko posłuszna ofiara jest mu potrzebna. Mniej posłuszna, no trzeba ją tam gdzieś ustawić do pionu. Więc moja gorąca prośba, znajdźcie w tych powodach, dla których nie odchodzicie, samych siebie. Dobrze? Bądźcie ze sobą szczerzy i otwarci. No to co? Rozkminiamy, dlaczego nie chciałam odejść i dlaczego wy nie chcecie odejść przez tak długi czas, mimo że wiedziałam, że mi w tym związku nie po drodze i nie za koniecznie jest mi dobrze. Pierwszy taki główny powód, dobrze, może nie główny, zacznijmy od tych mniej głównych, dobrze? Bo ten główny to mogę mówić. On się będzie wiązał oczywiście z moim dużym blokiem tematycznym, ale jego omówię na samym końcu. Powód, dla którego bardzo często nie odchodzicie i tkwicie w związkach, zarówno panowie, jak i panie, prozaiczny by się wydawał, wiara. Czyli wychowani jesteśmy w wierze katolickiej, w której rozwody nie istnieją. Można je dostać, ale trzeba mieć duże znajomości. Natomiast szary, zwykły człowiek tych znajomości nie ma i się boi. Ale teraz na poważnie. No jest ten przestrach w nas, że rozwódki, panowie po rozwodzie nie są ciekawi, tak? No po to dostaliśmy tego człowieka na dobre i na złe, żeby z nim być. Wiara katolicka nie uznaje rozwodów. Zawsze tak się mówi, że nawet jeśli weźmiecie rozwód, to i tak zawsze będziecie połączeni węzłem małżeńskim. No i to jest taka trauma, z której ja myślałam, nie, ja jestem wyemancypowana, ja już tam wiem, że tak nie jest. Gdzieś ta groźba boskiego gromu i takiego niezadowolenia jednak tkwiła we mnie, tak, w takiej wyemancypowanej kobiecie i myślę sobie, że wiele osób po prostu nie uznaje rozwodów, wstydzi się ich, boi się, co powiedzą inni, co powie mama, co powie tata, co powie dalsza, bliższa rodzina. Więc zobaczcie, przepraszam, dzisiaj będzie inny kubek z osiołkiem, nie to, że ja. Nie ten osiołek, to nie ja. Więc zobaczcie, tkwicie w czymś, bo tak was wychowano. Wychowano w wierze katolickiej, w posłuszeństwie, w tym, że małżeństwo jest nierozerwalne i tak dalej. Tu jeszcze taka mała dygresja, zanim zacznę o tych wszystkich powodach. Pamiętajcie o tym, proszę, i nie zapominajcie, że te wasze wewnętrzne powody, dlaczego nie odchodzicie ze związku, albo jakie są wasze strachy, to narcyz już rozkminił na pierwszym etapie waszego bycia z wami, czyli bombardowania miłością. Po to ono jest potrzebne. My ciągle się zastanawiamy, że to po to, żeby nam dać, nie wiem, chwilę przyjemności po trudach potem następnych lat. Nie. To bombardowanie miłością jest właśnie po to, żebyście wy stracili orientację w terenie i żeby tak naprawdę poznać was bardzo dokładnie, bo wy w tym etapie się po prostu rozkładacie jak księga czarodziejska z życzeniami. On czyta z was, on jest tak was ciekawy, tak was chłonny. No właśnie po to dowiaduje się o was wszystko. Więc po teraz na etapie tego, że nie możecie odejść od tego narcyza, socjopaty, psychopaty, bo to akurat w tej kwestii to jest bardzo podobne, w sensie odejścia i powodów i radzenia sobie z tym stanem.
po to dowiaduje się tych rzeczy, żeby właśnie na etapie, kiedy Wy będziecie chciały odejść, to już będziecie miały wgrany taki program antyodejściowy, o, dobrze powiedziane, antyodejściowy, bo znając Was, na przykład wiedząc, mój partner na przykład wiedział o tym, że ja jestem, może dość wierząca, to słabo powiedziane, ale no taka trochę wrażliwa na punkcie wiary, na punkcie nawet nie kościoła, bo to nawet nie chodzi o instytucję, o budynek kościelny, tylko chodzi o to, że ja rzeczywiście byłam wychowana zarówno przez babcię, jak i przez mamę w takiej wierze kościelnej, ale takiej fajnej wierze kościelnej. Ja znam bardzo fajnych księży, bardzo ciepłych, serdecznych, czułych i takich pokazujących tego Boga w cudownym świetle i takiego kochanego tatusia, absolutnie niekarzącego. I mój partner wiedząc, że ja mam takie podejście, bo ja nie ukrywałam, ja chodziłam na wspólnotę wtedy, pamiętam, to byłam młodą dziewczyną i były takie wspólnoty kościelne. Ja się tym pasjonowałam, bo to nie były zwykłe jakieś tam modlitwy i tak dalej, tylko były to fajne spotkania młodzieży, gdzie się śpiewało, tańcowało i naprawdę było przeuroczo. Ja wtedy w tym uczestniczyłam. I on wiedział o tym, jakby wyczuł to. I to był taki... Zobaczcie, taki guziczek, tak? Którym gdzieś, gdzie naciskał, że rozwody, że coś, wiedział, że może tutaj zagrać. Więc po to jest to bombardowanie miłością, po to Was tak dokładnie poznaje. Więc to jest jeden z powodów, dla których tkwicie. Często ludzie mówią, nie, to nie może, nie, ja już tak cierpieć nie mogę. Sprawdźcie, czy to gdzieś pod świadomości Waszej nie siedzi, rzeczywiście ten kościół, ta wiara, ten zakaz rozwodów i tego typu rzeczy. Zobaczcie, czy tak nie jest. W części praktycznej powiem, jak sobie z tym poradzić i jak to wygląda. Dobrze, kolejna rzecz. Bardzo dużo z Was... Dobra, o mnie mówimy. Mówimy o tym, co mnie trzymało. Trzymały mnie lata spędzone, czyli uważałam, że skoro jestem już tyle lat, a byłam dość dużo, no to szkoda tego czasu, bo było małżeństwo, była rodzina, byliśmy razem, dużo przeżyliśmy, dużo nas łączyło i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby... Te wspólne lata bardzo dużo dla mnie znaczyły. Nie chciałam ich absolutnie rozwalać, bałam się ich rozwalić. No i tak myślę, że wiele pań funkcjonuje, że stwierdza, że dużo wiadomości takich dostaje, a bo ja już z nim jestem 30-40 lat i to tak już teraz nie ma wyjścia i tak jest. No tak. Powstrzymuję się przed komentarzami, bo o komentarzach powiem w tej części technicznej. Dobrze, kolejna rzecz to jest sprawa finansowa, czyli bardzo mocne związanie finansowe. Jako że jestem związana z sektorem bankowym zawodowo, mówi się, że wielokrotnie sprawy kredyt hipoteczny na mieszkanie, dom, etc. wiąże ludzi bardziej niż małżeństwo. To jest święta prawda. I dlatego myślę sobie, że wiele z Was tkwi w tym związku i jest im ciężko odejść, ponieważ macie sprawy finansowe powiązane ze sobą. Macie wspólne kredyty, macie wspólne oszczędności, macie wspólne konto i tak dalej, więc jest ciężko, często macie wspólne firmy ze sobą, więc jest bardzo ciężko z tego związku odejść, zostawić to, podzielić to, tak? W momencie, kiedy ma się świadomość, z kim ma się do czynienia, że jest to narcyz, to zapewniam Was, że ten etap podziału jest prawie niemożliwy. Absolutnie. To jest tak, że nawet gdybyście zostawiły wszystko, to i tak za miesiąc, dwa, trzy, pięć usłyszycie, że byłyście szelmy, zdziry i zostawiłyście ich w skarpetkach i tak naprawdę to jeszcze powinniście nerkę sprzedać i wtedy byłoby ok.
Więc tutaj ile byście nie dały i ile byście się nie dogadały, to myślę, że sprawa jest bardzo, bardzo trudna. Na to też są sposoby i na to też jest wyjście. To można dostać bardzo mocno po uszach, ale czasami to się robi. No trudno, trzeba dostać po uszach. Czasem myślę sobie, że mogłabym zaczynać wszystko od początku i w zasadzie zaczęłam wszystko od początku, dorabiając się i tak dalej. Okej, miałam jakiś tam kapitał na samym początku, rzeczywiście, który mi pomógł, ale uwierzcie mi, że to wcale nie jest tak kolorowo, tak? Narcyz nie pozwoli, żeby wam było kolorowo. Okej, czyli mamy finanse. To tutaj z finansami wiąże się też jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to, że kiedy nie zarabiacie tych pieniędzy, dajmy na to, jesteście w domu, opiekujecie się dziećmi i tak dalej, a wasz partner, wasza partnerka utrzymuje ten dom i przynosi pieniądze, no to jest całkowicie zrozumiałe, że boicie się odejść, no bo nie będziecie mogły zapewnić sobie bytu. Kto was będzie utrzymywał, kto będzie utrzymywał dzieci, kto opłaci mieszkanie, kto opłaci prąd i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze oczywiście powikłania straszne, jeśli na przykład, dajmy na to, mieszkacie u rodziców jego, tak? I to wy będziecie musiały się wyprowadzić, albo mieszkacie w jego osobnym domu. Bo z tym, że narcyz się wyprowadzi z waszego domu, nie liczyłabym. Natomiast w momencie, kiedy to jest jego dom i to wy się musicie wyprowadzić, to zapewniam was, że wyjdziecie szybciej niż to jest możliwe, wykopane. Gdyby narcyzowi się odwidziało, oczywiście, to wyjdziecie wykopane. W odwrotną sytuację to nie działa, tak? Jakby zachowanie klasy w przypadku narcyza jest prawie niemożliwe. Przepraszam, strasznie mi się dzisiaj pić chce. Okej, czyli finanse są bardzo ważną częścią powodów, dla których nie odchodzicie ze związku z narcyzem. To będzie bardzo duży blok tematyczny, natomiast sami czujecie, że tutaj nie ma złotej recepty. Tu ja zawsze powtarzam, dwie rzeczy są konikami narcyza. To są tak zwane atrybuty władzy narcyza. Posłuch i pieniądze. Jedno z drugim bardzo mocno się wiąże, czyli z tych rzeczy narcyz nigdy nie zrezygnuje. Z tego, że ma władzę nad ludźmi, posłuch i to, że jest uwielbiany, szanowany, uważany za najważniejszą osobę, bo on tym się karmi. To jest jego kompensatą za ten jego wewnętrzny wstyd. Więc tutaj uwaga na to, tak? I druga, no to są pieniądze. To jest coś, co w dzisiejszym świecie postrzegane jako jest jako jesteś kimś, bo masz pieniądze. Pokaż mi, czym jeździsz. Pokaż mi, w co się ubierasz. Pokaż mi, co jesz, w jakich restauracjach, gdzie jeździsz na wakacje. To jest coś, co jest najważniejsze. A skoro jest atrybutem władzy ten pieniądz, no to narcyz musi go mieć. Więc sprawa finansowa jest bardzo trudnym tematem i myślę, że w 90, no może przesadziłam, ale w tych 75% jest głównym powodem, dla którego głównie panie, bo jeszcze panowie to są w stanie sobie poradzić, bo powiedzmy dzieci zostają przy matce, więc panowie, nie gniewajcie się, jest wam troszeczkę łatwiej. Natomiast matka na przykład z trójką dzieci, no to bez zaplecza finansowego, no to jest dramat. Zgodzimy się, prawda? Więc myślę, że to was powstrzymuje. Natomiast odpowiemy sobie w tej części teoretycznej, czy to powinno być to, co was wstrzyma. Oczywiście szanuję i bardzo współczuję paniom, które są w tej sytuacji i to jest ich wolny wybór, że coś jest nie tak, ale nawet jeśli zdecydują się, że właśnie z tego powodu zostają, to albo szykują plan na siebie, czyli próbują się oduniezależnić finansowo od tego narcyza, no albo szukają pomocy gdzie indziej, tak?
i to robią. A jeśli właśnie jeśli decydują się, żeby zostać, to na pewno ta niezależność finansowa jest potrzebna, no i to radzenie sobie tu ze sobą, czyli wiem, że z kim żyję, wiem jak jest, ale nie pozwolę się do końca zdegradować, że na przykład kiedy sytuacja się nieco odmieni, dzieci pójdą do szkoły, dzieci będą już takie samowystarczalne, to ja nie zostanę w wieku 60 lat, nie zostanę z grzybem na karku, tak? Albo porzucona, albo cokolwiek. Bo narcyz, pamiętajcie, zawsze dąży do degradacji. I tutaj nadmienię tylko delikatnie paniom, które mówią, nie, 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 już tyle lat ja z nim wytrzymam do śmierci. No to chcę Wam powiedzieć, że ten narcyz nie ustanie w degradacji Was. I nawet mając x lat, możecie Panie się bardzo mocno zdziwić, co Wasz narcyz może wyprawić w Waszym życiu. A przypominam, Ezu, to moja klimatyzacja w pracy. A przypominam, że narcyz im dalej w las, czyli im więcej wiosenek na karku, tym jest coraz gorszy. Ciągle pozdrawiam tą Panią, która z moim teraz walczy. Pamiętaj. On niedługo będzie jeszcze gorszy. Okej. Okej, finanse. To jest taki duży temat i duża blokada do rozstania się z narcyzem. Rozumiem, szanuję. Decyzja należy do Was. Mogę tylko powiedzieć, gdzie są możliwości i jak te możliwości można sobie zrobić. Kolejna rzecz to jest taka błoga Wasza niewiedza i taka nieświadomość, moja również taka była, że ale przecież on mówił, że mnie kocha, to jest jakaś jego chwilowa niemoc, jakaś coś mu tak delikatnie odwaliło, no on się na pewno zmieni, bo przecież te czasy prehistoryczne, one przecież były, ja je pamiętam, on tak mnie kocha, ja jestem ta jedyna, ja jestem ta wspaniała, przecież on na pewno mnie kocha, no przecież mówił, że mnie kocha, tak? No Boże, ciągle to mówił, że mnie kocha. No i to jest właśnie ten powód, dla którego bardzo często, drogie panie, zostajecie, czyli jesteście takimi, no, naiwnymi, ja też byłam, do tego mogę to powiedzieć, nie gniewajcie się za te słowa, ale ja też byłam bardzo długo naiwna, żyłam w takiej La La Landzie, przepiękny film, polecam, zakochałam się w nim kiedyś w samolocie, oglądałam go i stwierdziłam, że o Boże, po prostu no, cudowne true story takie, jak ktoś nie oglądał, to polecam, bo taki bardzo, bardzo piękny film. Zresztą muzyka cudowna, którą do dzisiaj uwielbiam. O, właśnie zastanawiałam się, przepraszam. Wpadło mi do głowy. Ostatnio słuchałam w samochodzie naszej... O Jezu, jak ona się nazywa? Boże, jaką mam sklerozę. Naszej piosenkarki i właśnie słyszałam motyw muzyczny. I tak mówię, kurczę, skąd ja go znam? Sia, nie Sia, tylko o Jezu, tak właśnie śpiewa jak Sia, dlatego tak myślę, dobra, nieważne, zaraz sobie pewno przypomnę. I tam był taki motyw muzyczny na fortepian i na saksofon i mówię, skąd ja to znam? No właśnie z La La Landu, dobra, już sobie skojarzyłam, bo tak słyszę tą muzykę i mówię tak, kurde, gdzieś już słyszałam tą linię melodyczną i mówię tak, kurczę, gdzie to jest? No dobra, to już wiem, że z La La Landu. Dobra, a ta piosenkarka? Jak ta piosenkarka się nazywała? Kurde, był koncert w Warszawie ostatnio. Dobra, będzie mi chodziło po głowie. Okej. Czyli ten aspekt finansowy jest taki bardzo, bardzo ważny. A, o aspekcie, sorry, widzicie, rozbiła mnie muzyka z La La Landu. Więc życie w błogim La La Landzie, tak? Żyjecie sobie, panowie, w takim przeświadczeniu, że no, skoro był kiedyś taki dobry, no to niemożliwe, no przecież no, patrzy na niego anioł, no anioł, no tylko go zjeść i schrupać, tak? Więc chcecie, pragniecie wrócić, to jest taka życzeniowa postawa, że może się zmieni, tak? No, już chyba sobie odpowiedzieliście tam wewnętrznie, jakby kiedy przeczytaliście, przesłuchaliście albo przeczytaliście wiele książek o narcyzmie, no to wiecie, że to senebrati. I to tak było po coś. Więc to też jest coś, co mnie bardzo mocno dotykało i w co ja wierzyłam, że mój partner kiedyś powróci
jak za dawnych lat, no ale to nigdy się nie wydarzyło. Oczywiście tutaj też jest taki tekst, który ja bardzo często, wcale nie jest taki zły, no przecież dużo jest tych takich części, w których on jest taki kochany i taki tatusiowaty, taki jest taki cudowny dla dzieci i w ogóle i tak się stara, jest takim dobrym ojcem. No może nie jest do końca takim cudownym mężczyzną, ale dzieci to przecież kocha nad życie. No to po rozwodzie się dowiedziałam, jak to wygląda. No ale nic. I po co są dzieci w tym związku. Okej. Wiara, już Wam bardzo mocno powiedziałam. No właśnie. Boicie się zostać same. No nie? Trochę boli. Tyle lat w jednym związku. Jak to kiedyś babcie mówiły, bije, pije, ale mój. Czy tam jakoś tak. Nieważne, czy przyjdzie pijany, nieważne, czy uderzy, ale ważne, że mój. Więc trochę z takiego założenia podłego wychodzimy, że skoro już jest i skoro już go znamy, tego naszego przysłowiowego wroga, no to jest, tak? I wcale nie jest taki zły, no lepiej, żeby był. No bo co będzie, jak go nie będzie? Zostanę sama. I tej samotności, drogie panie, się boicie. Ale dlaczego się jej boicie? Dlaczego się ich boimy? Sama się jej bałam, tej samotności. Ano bałam się tego, że po pierwsze nie miałam ze sobą kontaktu, tutaj ze sobą. No bo ten kontakt został mi zabrany. To jest coś, co mówiłam w wielu filmach, nakładki, czyli byłam taka, jaką mnie wytworzono. I teraz musiałabym z tymi nakładkami zostać sama, a ktoś mi za te sznurki przez x lat pociągał. No i jak to sobie dać radę samej? No to też już tak nie wchodząc w jakieś takie emocjonalne zabawy, no ale bycie samą w życiu, kiedy było się, nie wiem, rok, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, no to też jest trudne nagle być sama. To też jest coś takiego jak społeczna taka izolacja, tak? No bo wiecie, dziewczyna samotna, chłop, wiadomo, że w towarzystwie będziecie postrzegana jako to on ją zostawił, albo tak wasz narcyz skrzętnie powie, że nie, już ją zostawiłem, bo już nie miałem siły z nią wytrzymać. No to po prostu, wy nie wiecie, co ona robiła. Tak, ja też tak słyszałam. Więc też się tego boicie, tak? Jak będziecie postrzegane, no bo będziecie nagle samotnymi kobietami, samotnymi mężczyznami. No jeszcze z mężczyznami to wiemy, no to żaden problem. No. Dzisiaj samotny mężczyzna jest na wagę złota. nie jest tak, ale mężczyźnie bycie samym wypada społecznie, a kobiecie niekoniecznie wypada społecznie, tak? Jest takim, o, nikt jej nie chciał, pewno jest brzydka, a jak jest ładna, to na pewno nie ma charakteru, albo jest głupia jak but i tak dalej, i tak dalej. Albo wybredna, albo jakaś, albo coś. Więc bycie samą jest stresujące dla Was. Tego się boicie i dlatego zostajecie w tym związku, mimo że nie przynosi Wam satysfakcji. Coś, co mnie też bardzo powstrzymywało, kurczę, prawie wszystkie dotyczą też mnie, więc to jest śmieszne. Czego też się bardzo długo bałam, to jest świadomość batalii prawniczej, batalii przechodzenia przez rozwód. Tego, jak to wygląda, jak słyszałam, jak ludzie opowiadają, co się dzieje podczas rozwodów, jak jest trudno i tak dalej, i tak dalej. Nie chciało mi się tej batalii zaczynać i też odsuwałam to w czasie. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że odsuwanie w czasie obniża masakrycznie też Wasz potencjał do wyjścia z tego związku, bo im dalej w las, tym Wy jesteście coraz słabsze. To jest taki paradoks.
Jeżeli się mocno w garść nie weźmiecie i nie powiecie teraz to robię i zrobię to powiedzmy za, nie wiem, 2 lata i przygotowujecie sobie plan, to nie wyjdziecie z tego związku, a idąc coraz dalej, to będziecie coraz gorszej sytuacji. Chyba że świadomie, tak jak mówię, podejmiecie działanie, ok, zostaję, ale, tak? I ale, biorę się za siebie, znajduję sobie pracę, ok, nie odejdę od niego, bo po prostu nie potrafię tego zrobić. Słuchajcie, każda odpowiedź, dlaczego wy nie odchodzicie od tego narcyza, jest waszą odpowiedzią i nikt nie ma prawa was oceniać i powiedzieć, źle robisz. Jeżeli tak zdecydowałyście, to jest wasz wybór. To wy, dziewczyny, chłopaki, to wy poniesiecie tego konsekwencje w prawo albo w lewo. To nie moje życie. Ja ze swojego życia wybrałam, co chcę i tak pociągnęłam. Więc to, że wy wybierzecie inaczej niż ja, inaczej niż Kasia, Zosia, Basia, to jest wasz wybór. Tylko pamiętajcie, dorosła osoba ponosi odpowiedzialność swoich decyzji. Więc jeżeli podejmujesz decyzję, zostaję z tym narcyzem, ale za rok dalej biadolisz, to ja ci mówię, że to jest twoja wina. Nie moja, nie narcyza, tylko twoja. Jeżeli podejmujesz decyzję, zostaję z nim i mam świadomość, wiąże się z tym to, 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 to i to, to przeciwdziałam pewnym rzeczom. To robię, część motywacyjna już weszła, to robię, robię rzeczy, żeby siebie ochronić, tak? Zostaję z nim, bo mam z nim biznes. Biznes życia, który utrzyma mojego syna, moją córkę na studiach, który pozwoli, bo tego nie zrobię, to podejmuję działania. A stawiam, uczę się stawiać granic i puszczać mimo uszu pewnych jego ale, czyli stosowanie metody szarego kamienia z połączoną z wyjściem, że do widzenia, albo szykuję sobie odwrót, tak? Na zasadzie swojej totalnej niezależności. Natomiast pamiętajcie, wybór należy do was. Tylko jeżeli jesteście, przepraszam, w bardzo ciężkim stanie fizycznym, może powiem inaczej, bo nie chcę na was krzyczeć, a w 2 sekundy przypomniałam sobie, że się 4 lata dokładnie tak samo zachowywałam jak większość ofiar narcystycznych, czyli po prostu ja się nie uda, ja tego nie dam rady. Tak wyglądałam. Na każde ale, zrób tak, ale może, wszystko było nie tak. Wszystko było nie tak, bo moja głowa pracowała nie w tym trybie. Bo moja głowa była zawalona rzeczami ponarcystycznymi. O, bateria mi się kończy w moim nowym iPhone'ie. Więc wiem, jak się czujecie, ale nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, to tak jak ja się kiedyś znalazłam w górach. Mój partner wie, że nie opowiadam historii z bambusa, bo wszystkie mówi tak, kurde, ale dlaczego ty jesteś taka szczera? Ja mówię, no bo jestem szczera, bo chcę, żebyście to poznały. Kiedyś w górach, ja mam lęk wysokości, zabrał mnie mój partner w góry, Tatry, wcale nie takie wysokie, no nie? Dolina 5 stawów, wchodzimy, wszystko fajnie, wiecie, drzewka, krzaczki, wszystko jest okej, okay. Nagle się zrobiła skała. Było nieco ciężko dla mnie. Były parę takich przeskoków do góry, kiedy już były tylko skały, których ja się bałam. Ale ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, co będzie przy zejściu. Ja sobie tego nie wzięłam pod uwagę. Na domiar wszystkiego, nagle, ale to nagle, jak to w górach, pojawił się potworny deszcz. Grad, burza, ale to taka, słuchajcie, że dróżką schodzącą w dół leciał potok. Nie było widać drogi, tylko był potok. Grzmiało, waliło. Miałam wszystko mokre. Majtochy, popachy były mokre. Wszystko było mokre. I słuchajcie, i nagle mój partner, dochodzimy do zejścia, do ścieżki, do ścieżki do zejścia w dół i ja nagle widzę wszystko odkryte. Ja po prostu widzę przepaść,
z jednej strony, no dobra, z drugiej strony była skała, ale ogromna przepaść, uwaga, dróżka wiodąca takiej szerokości. I ja usiadłam na skalę obok i mówię, nie idę. A mój partner się patrzy na mnie, chyba zwariowałaś. Ja mówię, no nie idę, nie pójdę. I tam taka lina biegła, taka, która dowoziła jedzenie do schroniska. Oni sobie tam na tym, ja mówię, wejdę do tego wagonika i zjadę na dół. Mówię, bo w życiu nie zejdę tą dróżką. Leje, wali, grzmi i tak dalej. Leje się po prostu potok. Ścieżka taka, słuchajcie, no, na mnie po prostu ścieżka. Obok jest, słuchajcie, po prostu no, skarpa taka, że noga mi się pośliźnie i ja po prostu lecę po prostu 200 metrów w dół. No nic by za mnie nie zostało. Tu już obraz, po prostu dziecko same, czy polisę opłaciłam ubezpieczeniową, czy w ogóle, kto je będzie wychowywał. I słuchajcie, siedzę na tej skale i mówię, no nie da rady, nie pójdę. Był taki strach, taki wewnętrzny strach, że ja po prostu myślałam, że zejdę. Mówię, nie, nie, w ogóle nie ma, zejdę fizycznie, w sensie dostanę zawału serca albo coś w tym stylu, ale na pewno nie zejdę tą dróżką. No i stoję. No i słuchajcie, i tak myślę, no mówię, kurde, no nie mam wyjścia. No jestem w potrzasku. Wózek odpada. Jak usłyszałam cenę za topr, czyli że topr by mnie zwiózł z samolotem, ale to tym helikopterem, ale to w ogóle było niemożliwe, bo oni jak usłyszeli, że do schroniska 5 stawów mieliby przylecieć samolotem do tym helikopterem, to bym, chyba by mnie wyśmiali. Więc mówię, nie, no jestem w potrzasku. Ale słuchajcie, serce mi waliło, byłam potwornie... ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Byłam tak wystraszona i tak się bałam, że mówię, no nie wiem, no weźmie mnie na barana, ale mówię, nie wejdę, bo będę to widziała, no nie zejdę, cokolwiek. Wiecie, wyobraźnia działa. No i tak sobie myślę, siedzę i mówię tak, kurde, muszę zejść, no nie mam wyjścia. No muszę coś zrobić, muszę się powstrzymać i muszę, ten strach muszę powstrzymać i od razu, wiecie, 15 minut, jaki mam wybór? To, to i to. Zostaję i co dalej? Nie ma wyjścia. Wzywam dobrze. Nie. Wsiadam do wózka dowożącego jedzenie. Nie da rady. Muszę zejść. Koniec. Nie ma wyjścia. I słuchajcie, idzie taka młoda para przed nami. Sorry za taką historię, ale one mi zawsze pomagały, więc może Wam też pomogą. Idzie taka fajna młoda para. Aleje, przypominam. No i ja tak siedzę. Wiecie. A dziewczyna do mnie mówi tak, a co się stało? A ja mówię, no boję się zejść. Ona mówi, ja też się boję. A ja mówię, ale ja się bardziej boję. Nie, nie, ja też mam lęk wysokości, spoko. Wie pani, co na to działa? Ja mówię, no, pani idzie, patrzy się pani na tył moich butów i idzie pani za moimi butami. Bo ja tak robię, partner mój chłopak idzie przede mną, ja się patrzę w jego buty, pani w moje, a z tyłu będzie szedł pani partner. Ale co, boi się pani? Nie, już idę. I słuchajcie, kroczek po kroczku zeszłam. Co Wam chcę powiedzieć tą historią? Że najgorsze jest podjęcie decyzji. Czyli takie powiedzenie sobie, schodzę. Odchodzę. Tak? Ja wtedy, siedząc na tej górze, powiedziałam, nie mam wyboru. Muszę zejść. I co się wydarzyło? Schodzę, idę i schodzi mi strach. Ja się już nie bałam, bo okej, to trochę trwało. 10, wiecie, no, jak ktoś kiedyś schodził z 5 stawów, to wie, że to nie jest zejście w 2 minuty. Schodziliśmy no długo, bo to jeszcze naprawdę było ciężko, tam dróżki, zakręty, w niektórych momentach trzeba było się trzymać bardzo mocno, bo jak potok leciał, to na przykład obsuwały się takie drobne skałki, więc ciężko było. Ale słuchajcie, ja mniej więcej po 15 minutach nie myślałam już o tym, że się boję, tylko żebym butów tej pani przed sobą nie skupiła, bo naprawdę lało. Więc się patrzyłam skupiona i mój partner zawsze tak jak szedł za mną z tyłu i tak widziałam, czułam jego rękę, tak mnie to, ja mówię, dobra, wiem, że teraz jest przepaść, ale nie mów mi o tym. I szłam dalej. Więc jak czułam jego rękę, to wiedziałam, że jest taki bardziej newralgiczny moment, w którym rzeczywiście mogłabym się obsunąć. Ale mówię, nie, nie, nie rób tak, ja idę. I słuchajcie,
I ten strach mi schodził. Ten lęk przed utratą życia, przed tym, co się wydarzy, że grozi mi coś, zaczął powoli schodzić. I powiem Wam tylko tyle. To jest do każdej sytuacji bardzo dobra opowieść. I jak zeszłam na dół, już potem, żeśmy szli, już były drzewka, darnie, już było tak, wiecie, bardzo swojsko i już ta droga zrobiła się szeroka. Wiecie, co się wydarzyło? Po tym, że tam miałam ból istnienia taki, że serce mi rozwalało i po prostu wylew krwi do mózgu, w połowie drogi już nie było strachu, tylko było robię, działam, idę. A na samym dole, jak już zeszłam i osiągnęłam to, to było, ale jestem zajebista, udało mi się, ha, ha, ha. I tak samo jest z każdym Waszym lękiem. On ma tylko wielkie oczy. Tam u góry boli, czyli w momencie, kiedy boicie się odejść, coś Was powstrzymuje, a wiecie, że to nie służy, bo pamiętajcie, to też trzeba rozróżnić. Absolutnie też jestem świadkiem wielu takich, że panie szukają sobie kłopotów. Sorry dziewczyny, ale tak kilka takich kobiet spotkałam, że on jest chyba narcyzem. Po czym jak tam się zadaje jakieś takie konkretne pytania, bo pamiętajcie, że jest skala narcystyczna, można sobie odpowiedzieć na pytania, 30 takich tam, chyba 33 pytania, na które się odpowiada i wtedy wiadomo, z kim ma się do czynienia. Więc kiedy się taki test zrobiło i okazało się, że absolutnie tam nie ma narcystycznych, bardziej pani ma jakiś taki problem, bym powiedziała, emocjonalny, no to nie, ale mówimy o takich przypadkach, że rzeczywiście Wy jesteście już tak zdegradowane i rzeczywiście to jest zawłaszczenie narcystyczne, że trzeba odejść, to kochane moje, kochani moi, ten strach na początku ma wielkie oczy, bo został Wam wpojony. Ten narcyz Was nakuł akupunkturą, że tylko poruszał potem jedną igłą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, a Wy, oj tak nie, oj wiara, oj dzieci, oj boję się. To zrobił, więc serca moje, o Boże, miałam nie mówić, kochani moi, rozumiecie, w czym jest cały pikuś? W tym strachu na początku, w tym pierwszym kroku, w tej, ja wiem, że jest niemoc. Słuchajcie, leżałam w łóżku i nie mogłam zejść na dół, zrobić sobie kawy, bo byłam tak nieszczęśliwa. Tak mnie bolały ręce, głowa, serce, wszystko mnie bolało. Wszystko, nie byłam w stanie, więc wiem, że to boli. I wiem, że ten pierwszy krok to jest zdobycie Mount Everest. Tylko potem, jak się schodzi z tej góry i skupi się na zadaniu, czyli na tych moich butach u tej pani, a miała fajne Adidasy różowe, do dziś pamiętam. Jak się skupicie na tym zadaniu, czyli dzieci, zrobienie porządku, biznes, wynajem, to, zrobicie ten plan. Przypominam film Odejść od narcyza. Zrobicie ten plan i trzymacie się tego planu i nie myślicie, że tam jest przepaść, że tam jest góra, że to jest narcyz, który Wam urwie łeb, bo powiedział, cytuję, jak nie spróbujesz opuścić, to pożałujesz. Pamiętam to do dziś. Więc słuchajcie, jak pokonacie ten, zrobicie ten pierwszy krok, on Was nie zabije, on Was nie zniszczy, jak przypomina, może się tak zdarzyć, ale musiałby Was pozbawić życia, on Wam może zabrać pieniądze, dzieci, straszne, wiem, znajomych, rodzinę, on Wam może wszystko zabrać, ale wiecie, czego Wam nie zabierze? Serducha, tego Wam nie zabierze, choćby się bardzo starał. I tej miłości, którą macie w sercu. I jak ten pierwszy krok zrobicie i skupicie się na planie, na tym, co chcecie osiągnąć, co jest Waszym prawdziwym planem, jak chcecie to odejść, to nagle ten poziom stresu odejdzie. I ja potem to wiecie, jak już byłam w połowie tej drogi, to mówię, fajna ta droga, jeszcze bym sobie dalej poszła. A jak już byłam na samym dole i żeśmy, słuchajcie, też jeszcze taki był fajny moment, że już byliśmy na samym dole, znaczy takim dole, że już laskiem żeśmy szli
I oczywiście ten potok z góry spływający spowodował, że na samym dole taka malutka rzeczka, którą kiedy jak szliśmy w górę, to ją tylko tak hyc i przeskoczyliśmy. To nagle ta malutka taka rzeczka, jak schodziliśmy na dół pod wpływem tej burzy, zrobiła się wielkim rzeczyskiem. No i była taka sytuacja, że właśnie dochodzimy do tej rzeki, która była takim strumyczkiem i ludzie sobie, wiecie, podają ręce na zasadzie bezpieczeństwa. Jedni, drudzy podają sobie ręce i tak przechodzą po kolei wszyscy. Taką, jakoś to się fachowo nazywa, lina bezpieczeństwa czy coś takiego. No i trzymają. I to wiecie, ja już po tym strachu, tu jakaś rwąca rzeka, która, powiem Wam szczerze, że była 2 razy gorsza niż zejście, bo przecież jakby mnie tam wystarczył jeden ruch i ja bym poleciała, bo tam jak ktoś, było ślisko, ktoś nie przytrzyma Cię dobrze, to byś z tym potokiem poleciała w dół, więc było trochę gorzej, nawet bardziej niebezpiecznie niż tam na górze, bo tam po prostu szłam nóżka przy nóżce. A tutaj rwący potok, słuchajcie, naprawdę było niebezpiecznie. A ja, jak z daleka zobaczyłam sytuację, to lecę do tego potoku i mówię, yeah, prodzę! Już miałam tyle energii i tyle pewności siebie, takiej, takiej dumy z siebie, że mi się tamto udało zrobić, to przecież i teraz też mi się uda. I dokładnie jest tak samo z Wami i tak samo jest z odejściem, że moment, w którym zdecydujecie i pokonacie tylko i wyłącznie swój strach, tak? Tylko pamiętajcie, dobrze przygotowane, tak? Dobrze przygotowane, powtarzam. Film Odejść od narcyza, plan działania. To wykonując te zadania, które sobie zrobiłyście, to dacie radę, kiedy, bo wam zabrano całą pewność siebie, całą wiarę w siebie, całą ufność w swoją moc, w swoją sprawczość. Więc teraz musicie to po prostu schodzimy. Pamiętajcie, góry, Tatry, Dolina Pięciu Stawów. Zeszłam, wy też zejdziecie. Kuźwa, motywacyjnie się zrobiło, nie? No to mój konik taki, więc jest motywacyjnie. Więc troszeczkę tej motywacji Wam dałam, żeby było. Jezu, 46, będzie kolejny rekord. Dobrze, kochani, to może zróbmy tak. Na teraz zakończmy tą rzecz. Ja tylko nadmienię, że jeszcze bardzo ważnym powodem, dla których nie odchodzicie od swojego... Nie oszukałam szefa, że mam dzisiaj gardło chore. Oj, boli mnie bardzo mocno. I takim najważniejszym powodem, dla którego nie odchodzicie, są dzieci. To było coś, co mnie masakrycznie trzymało w związku, bo uważałam, że dzieci nie mogą pochodzić z rozbitych rodzin. O, jakżebym się myliła. O, jak bardzo. Kochani, ten blok tematyczny poświęcony dzieciom będzie o dzieciach. Chcę tylko zaznaczyć, bo nie mogę tego inaczej powiedzieć, bo bym się rozgadała jeszcze dalej, że powód, dla którego zostajecie w postaci dzieci, że zrobicie krzywdę dzieciom, na każdym filmie będę to powtarzać, robicie im większą krzywdę, zostając w związku z narcyzem. Jeszcze większą krzywdę. Jakbyście nie patrzyły na waszego narcyza, jakim cudownym jest ojcem, jak cudownie potrafi opiekować się waszymi dziećmi i jaki to jest dobry człowiek dla waszych dzieci, chcę wam powiedzieć, że większego kłamstwa nie ma w życiu narcyza. Narcyz nie kocha nikogo, waszych dzieci również. Choćby nie wiem, jak to wyglądało, choćby nie wiem, co powiedział i co zrobił, wszystko w tej kwestii jest potworną manipulacją. Potworną. I zostawanie w związku tylko dlatego, że dzieci nie będą miały pełnej rodziny, to chcę Wam powiedzieć, że Wasze dzieci powielą wzorce. Te, które widzą w Waszym domu. I to był... Tak. To był główny powód, dla których
dla którego ja zrezygnowałam i zdecydowałam, że wychodzę z tego związku. Przeczytałam książkę na temat tego, jak kształtuje się młodego człowieka i przeraziłam się, co robię mojej córce, bo starsza już wyszła z domu i już tego nie było, więc nie mogłam tego naprawić. Teraz staram się to bardzo mocno naprawić. Natomiast mojej drugiej córce, którą strasznie chciałam, była, w sensie pierwszą też bardzo chciałam, tylko byłam bardzo młoda, a na drugą bardzo długo czekałam, bo nie mogłam zajść w ciążę. Jak sobie pomyślałam, że tej mojej istotce, na którą tak długo czekałam, funduje coś takiego, to się przeraziłam. To po prostu się przeraziłam. Ja wiem, że ona przeżywała gehennę przez pierwszy rok, bo była szarpana i nie mogła wielu rzeczy zrozumieć, ale wierzę, że jak będzie dorosłym człowiekiem, to mi za to podziękuje. I może nawet nie podziękuję, zrozumie, co zrobiłam i dlaczego to zrobiłam. Więc kochani, myślę, że to nie jest, dzieci to nie jest wymówka. O tym w bloku inaczej. W bloku o dzieciach, przepraszam. Zakręciłam się. Te góry, wiecie, to schodzenie z góry i tak dalej. Dobrze. Jeszcze jeden powód, dla którego nie odchodzicie, który właśnie teraz dojrzałam i który jest bardzo ważny, a który mi dzisiaj w rozkmince Kasia pomogła znaleźć, bo ja nie byłam w takiej sytuacji, ale wiem, że wiele pań i panów jest w takiej sytuacji, czyli powiązanie latających małp i tego, że nikt wam nie wierzy i tego, że jesteście odizolowane od wszystkich, większość z was po prostu nie ma w nikim oparcia. I to jest dramat. Dramat was. No i tutaj podwójna praca, czyli dwa razy będziemy schodzili z pięciu stawów. Natomiast no, kolejny raz. To jest świadome działanie waszego narcyza, że wy jesteście odosobnione, odizolowane. Że nie macie zbyt bliskich kontaktów z rodziną, bardzo często swoją. One są takie różne, a nie macie przyjaciół za dużo i tak dalej, i tak dalej. Są też oczywiście przypadki, że tak nie jest, więc jesteście w wygranej sytuacji. Ja oczywiście omawiam różne powody, dlaczego nie, ale ten powód jest bardzo często właśnie, bo nie macie oparcia w nikim. Boicie się, bo każdy stoi za narcyzem, tak? Kiedy tam gdzieś w towarzystwie mówicie, oj wiesz, nie wiem, do teściowej, oj wiesz, mama, Jacek jest dla mnie taki niedobry. Co ty opowiadasz? Taki cudowny chłopak, ty się cieszy, że go masz i tak dalej. No to nie jest to oparcie, tak? To wiecie, że co byście nie powiedziały, to nie jest. Wasza siostra mówi to samo, masz cudownego męża. A już jak twoja mama mówi, że masz cudownego męża, to już w ogóle, to już jesteś na straconej pozycji. Więc to też jest powód, dla którego nie odchodzicie. No ale tu znowu wracam. No to jest świadome działanie waszego narcyza, który zdegradował was do granic możliwości. No i teraz odpowiadacie sobie na pytanie, ale czy ja chcę zostać? Dlatego, że zostałam zdegradowana, że zostanę sama. Ile jest ludzi w naszym państwie? 38-40 milionów? No sorry, to znajdziemy sobie przyjaciół. Wiem, że jest ciężko. Wiem, że na tej górze zostaliście sami. Ja zostałam też sama ze swoim strachem i tam siedziałam i po prostu trzęsłam tyłkiem. Mokro w majtach już miałam, ale tak było. I nagle się pojawiła dziewczyna, która mi pomogła. Która mi za jej różowymi, pięknymi adidasami maszerowała. W waszym życiu też się ktoś pojawi. Pojawi się Wiesia, Marysia, Wacek, Placek. Pojawią się ludzie, którzy
jedni Wam będą chcieli pomóc, drudzy Wam nie będą chcieli pomóc, jak w życiu. Ale ktoś się pojawi w Waszym życiu. To nie będzie tak, że nagle zostaniecie tak jak sam palec na wyspie bezludnej i po prostu jak już nie ma narcyza i rodziny narcyza i mojej nawet rodziny, dajmy na to, zostaniecie całkowicie sami. To co, nikogo na świecie nie ma? No proszę Was, no. Zawsze się ktoś w Waszym życiu pojawi. Wcześniej czy później. Oczywiście na początku będziecie miały wrażenie, bo ja miałam takie samo wrażenie, że jestem sama z tym tematem, całkowicie. I nikt mnie nie rozumie. O tym też będzie film, że jak kosmita się czułam. Okej, ale to minie. Tylko pamiętajcie, za siebie jesteście odpowiedzialne. Nie za to, co myślą inni. Za siebie. A się rozgadałam dzisiaj. No mówię, no muszę to rozłożyć na dwa tematy, bo nie dam rady w jeden. Teraz weź jeszcze, człowieku, gadaj o motywacjach odejścia. Jak już i tak część wrzuciłam tej motywacji. Dobrze, kochane panie, spróbujcie siebie odnaleźć. Na pewno nie wszystkie tematy, znaczy nie wszystkie powody odejścia od, braku odejścia od narcyza omówiłam. Na pewno część z Was ma też swoje powody. Myślę, że te, które powiedziałam, to są jedne z tych głównych, dla których nie odchodzimy i tkwimy w czymś, co nas niszczy. Spróbujcie się znaleźć w tym temacie, poszukać, co Was rani i tak dalej, i tak dalej. W części motywacyjnej powiem, jak sobie z tym poradzić, tak? Jak rozłożyć, dodam Wam baterii. Myślę, że w jeszcze następnym filmie, bo też tworzę stronę internetową, na którą chcę wrzucać różne takie materiały, które mi były bardzo pomocne, motywacyjne, typu listy, typu w sensie listy do wypełnienia, co chcę zrobić, jakie były powody, dlaczego chcę od niego odejść i tak dalej, i tak dalej. Karteczki, które po prostu sobie same będziecie wypełniać i sobie gdzieś tam w swojej głowie myśleć. Tak jak ja to robiłam, bo ja wiecie, piśmienno-kartkowo-książkowa jestem, więc wszystko musi być, wiecie, w notesikach i tak dalej. No dobrze, to jeszcze się napiję. Historię o górach Wam powiedziałam. Aha, i co jeszcze muszę bardzo ważnego zaznaczyć. Dzisiaj jestem po rozmowie z przemiłą panią mecenas, z którą pod koniec sierpnia, bo to jest też bardzo ważna rzecz, pod koniec sierpnia będziemy kręciły film, kurczę, już mam 10% w moim nowym telefonie, więc muszę się zbierać. Rozmawiałam z panią mecenas na temat wspólnego filmu, bardzo praktycznego, odnośnie odchodzenia od narcyza. Czyli dostarczę Wam bardzo praktycznej wiedzy. Pani mecenas zgodziła się, że zadam pytania na tematy, które mnie nurtują, a wiecie, że jestem po rozwodzie więc, i po alimentacji, więc postaram się, żeby te pytania były bardzo, bardzo techniczne, takie, żeby Wam podpowiedzieć, co zrobić. I pani mecenas odpowie na te pytania dla nas na filmie. I więc mam nadzieję, że to będzie pomoc taka, którą możemy dać bezpłatnie, a na pewno wielu paniom się przyda. Tak, żeby nie zostały same. Strasznie się cieszę, że jesteście ze mną. Kończę, bo jest 57, nie chcę przedobrzyć. Przebieram bluzkę, bo jest mi strasznie gorąco, bo chciałam być dla Was taka bardzo ładna. Przebieram bluzkę, napiję się, czegoś zjem i drugą część kręcę dotyczącą technicznej strony odejścia i tego, żebyśmy rozkminiły ten temat. Czego się boimy i dlaczego się boimy i jak się pozbyć tego strachu. Tego diabelnego strachu, który nasz narcyz nam wrzucił do naszych pięknych główek. Kochane moje panie, panowie, ściskam panów, uwielbiam panów i bardzo współczuję panom, którzy mają narcystyczne partnerki. Żeby nie było, że to tylko panie. Natomiast no, z tymi paniami się solidaryzuję, bo te moje panie to są tak jak ja panie. Więc ściskam bardzo serdecznie, do miłego usłyszenia, a ja już biorę się za kolejną część. Dziękuję pięknie, pozdrawiam i do miłego.